bardzo śmieszny fakt. Zatankowaliśmy przed chwilą za 100 zł i nawet przy dzisiejszych cenach paliw mamy pół baku. Cześć, jedziemy polo, które będzie przekazane na licytację na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Będzie można wylicytować na portalu bitkar.pl. I co, jakie wrażenia z jazdy próbnej? No, samochód jedzie w zasadzie jak nowy, bez problemu. Biegi wchodzą gładko, płynnie. Zaskakująco dużo miejsca, jak na tak mały samochodzik. Ja jestem dosyć rosły i nie mam tutaj żadnego problemu ze znalezieniem wygodnej pozycji. Być może pomaga mi w tym fakt, że jeszcze nie mamy podsufitki, na którą czekamy od tapicera, ale nic się nie martwcie. W momencie licytacji samochód będzie absolutnie kompletny, bo jest to jeden z ostatnich detali, który pozostał do uzupełnienia. Za chwilę uda nam się troszeczkę zwiększyć prędkość. Zobaczymy, jak dynamika. Bardzo śmieszny fakt. Zatankowaliśmy przed chwilą za 100 zł i nawet przy dzisiejszych cenach paliw mamy pół baku. Koledzy tutaj żartują, że pewnie to pół baku starczy na kolejne 500 km i bardzo dobrze. Niech ten, kto wylicytuje, ma z tego samochodu dużą frajdę. Kto uważnie śledzi nasz projekt, ten wie, że jeszcze w weekend nie mieliśmy tutaj tego elementu plastikowego, to znaczy mieliśmy, ale on był uszkodzony. W chwili obecnej udało nam się znaleźć. To nie jest prostą sprawą, bo te samochody miały taką wadę, że ten element bodajże chyba od promieni słonecznych bardzo stawał się kruchy i pękał w tym miejscu, ale mamy w tej chwili cały zamontowany. Dodatkowo udało się dokupić radio z epoki. Wymieniliśmy to takie nieeleganckie na takie, które odpowiada standardom z tamtych lat. Na Bitkar.